Dzisiaj chciałbym razem z Wami odbyć bardzo konkretne studium, rozważanie biblijne, dotyczące prawdy o usprawiedliwieniu przez wiarę, prawdy o odkupieniu, zapisanej przez apostoła Pawła w liście do Rzymian. Bierzemy do rąk pismo święte i czytamy fragment listu do Rzymian, trzeci rozdział od wersetu 20 po 26. Według przekładu warszawskiego. Tekst brzmi następująco. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym Tego, który wierzy w Jezusa. A więc, moi drodzy, ten fragment trzeciego rozdziału listu apostoła Pawła do Rzymian od wersetu 20 po werset 26 będzie dzisiaj celem naszego rozważania. Nie jest tekst trudny, ale wymaga koncentracji, skupienia. Dlatego prosiłbym, abyśmy uważnie starali się skupić na tym, słuchać tego, co będę chciał przedstawić, co zapisał apostoł Paweł w swoim liście do Rzymian. Na wstępie przeczytałem ten fragment. Z pisma świętego Starego i Nowego Testamentu, według przekładu Biblii Warszawskiej, tak zwany Nowy Przekład. Powiem szczerze, że ten bardzo dobry, skąd inon, przekład jednak nie jest w tym akurat fragmencie zbyt precyzyjny. Dlatego dzisiejsze rozważanie opre na tekstach. Interlinarnego przekładu Biblii grecko-polskiej Nowego Testamentu. Na wstępie, zanim zaczniemy się zastanawiać, co takiego apostoł Paweł, natchniony przez Ducha Świętego, chciał nam powiedzieć, sprecyzujmy znaczenie trzech bardzo ważnych terminów użytych przez apostoła Pawła w badanym tekście. Jest to niezwykle ważne, gdyż wiele przekładów rozmija się z właściwym znaczeniem tych trzech terminów, które są kluczowe dla zrozumienia tego, co Bóg pragnie nam przedstawić. Pierwszym terminem jest grecki przymiotnik dikajos. Grecki przymiotnik dikajos oznacza sprawiedliwy. Jest to po prostu cecha charakteru. Dikajos sprawiedliwy jako cecha charakteru. Według małego słownika języka polskiego państwowego wydawnictwa naukowego sprawiedliwy to tak jak wyczytałem postępujący zgodnie z nakazami moralności opierający się na bezstronnym przestrzeganiu przyjętych zasad. A w kontekście Biblii zasadami moralności są przede wszystkim przykazania dekalogu. I według Pisma Świętego, osoba prowadząca się zgodnie z dekalogiem, opierająca się na bezstronnym przestrzeganiu jego przykazań, jest sprawiedliwa. Przeciwieństwem sprawiedliwości jest grzeszność. Osoba grzeszna postępuje niezgodnie z dekalogiem, czyli grzeszy. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście w rozdziale trzecim i wersecie czwartym opisał to następującymi słowami, które pragnę teraz przeczytać. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, werset czwarty. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Grzeszny to po prostu niesprawiedliwy, a grzeszność to niesprawiedliwość. Drugim terminem, który musimy zrozumieć, zapamiętać, który występuje w badanym fragmencie listu apostoła Pawła do Rzymian to grecki czasownik dikajo. Grecki czasownik dikajo znaczy słuchamy uważnie. Uznawać kogoś za sprawiedliwego. A więc uznawać kogoś za żyjącego według Dekalogu, za będącego w zgodzie z Dekalogiem. Uznawać kogoś za sprawiedliwego. I trzeci bardzo ważny termin, podobny do dwóch poprzednich, to jest grecki rzeczownik dikaiosyne. Grecki rzeczownik dikaiosyne, którego używa apostoł Paweł w badanym przez nas fragmencie listu do Rzymian, oznacza uznanie za sprawiedliwego. W wyniku łaski lub uniewiniającego wyroku sprawiedliwość przypisana będąca aktem łaski Boga. No i oczywiście możemy też ten rzeczownik przetłumaczyć uniewinnienie, zrozumieć ułaskawienie. A więc w kontekście Biblii rzeczownik dikajosyne należy rozumieć jako uznanie grzesznika na podstawie łaski za osobę, która nie jest obciążona winą za złamanie prawa Bożego albo przypisanie grzesznikowi na bazie łaski statusu osoby przestrzegającej dekalogu albo Uniewinnienie grzesznika od winy przestąpienia prawa, albo anulowanie wobec grzesznika winy przestąpienia przykazań na podstawie aktu łaski. I teraz, moi drodzy, popatrzmy na fragment pierwszy naszego tekstu. Jest to werset dwudziesty trzeciego rozdziału listu apostoła Pawła do Rzymian. Czytam go w przekładzie interlinearnym Biblii Nowego Testamentu grecko-polskiej. Paweł zapisał, dlatego, że dzięki czynom prawa nie zostanie uznane za sprawiedliwe każde ciało przed nim, przez bowiem prawo poznanie grzechu. W Biblii Warszawskiej jest zapisane, nie będzie usprawiedliwiony. W Biblii tysiąclecia jest zapisane, nie może dostąpić usprawiedliwienia. Ale natchniony przez ducha świętego apostoł Paweł używa w tym tekście greckiego czasownika Dikajo. Który znaczy uznawać kogoś za sprawiedliwego, czyli uznawać kogoś za będącego w zgodzie z dekalogiem. Dlatego, gdybym ja na przykład dokonywał przekładu tego tekstu, on by brzmiał mniej więcej następująco. Dlatego. Że dzięki czynom prawa nie zostanie uznany za sprawiedliwego przed Bogiem żaden człowiek, przez bowiem prawo poznanie grzechu. Paweł był Żydem. Na co dzień stykał się z żydowską pobożnością, polegającą na skrupulatnym przestrzeganiu przepisów religijnych w celu uzyskania doskonałości. Paweł był faryzeuszem. Faryzeusze dążyli do oczyszczenia się od grzechu przez drobiazgowe zachowywanie przykazań. Wierzyli, że im dokładniej będą przestrzegać przepisów religijnych, tym bardziej będą święci i zasługujący na zbawienie. Skrupulatne przestrzeganie prawa Bożego jest jak najbardziej słuszne. Sam chciałbym w swoim życiu. Naprawdę idealnie przestrzegać prawo Boże. Ale nie jest to właściwy sposób uzyskania przebaczenia win. Drobiazgowe przestrzeganie przepisów religijnych nie jest środkiem odkupienia grzesznika za popełnione grzechy. Nie jest to droga prowadząca upadłego człowieka do odzyskania w oczach Boga statusu osoby sprawiedliwej. A dlaczego? Bo Paweł wyraźnie zapisał, że przez bowiem prawo poznanie grzechu. A więc celem prawa Bożego jest wskazanie nam, co jest dobrem, a co złem. Prawo poucza nas, które zachowania są sprawiedliwe, a które nie. Dekalog ma więc charakter kodeksu moralnego, boskiego regulaminu życia i postępowania, ale w żadnym wypadku nie jest środkiem służącym do przebaczenia i uniewinienia winnego. Prawo Boże nie ma właściwości ocalenia grzesznika przed potępieniem za jego winy. Ono nie może uratować winnego od kary za przestępstwo dekalogu. Absolutnie nie. Chciałbym to zobrazować następującym przykładem. Mamy przepisy ruchu drogowego i mamy szpital. Przepisy drogowego, dekalog drogowy, bym powiedział, są po to, ponieważ regulują, jakie zachowania na drodze są właściwe, a jakie nie. Jeśli dojdzie do wypadku, zawinionego czy niezawinionego, z mojej czy z czyjejś winy, i jest ktoś ranny, połamany, potrzaskany, to nikt nie będzie próbował go leczyć przepisami ruchu drogowego. Żaden policjant, strażak czy yy, medyk ratowniczy... Nie będzie wciskał rannemu przepisów ruchu drogowego do ręki, żeby on ozdrowiał, doszedł do siebie. Od tego nie jest prawo drogowe, ono zostało złamane, doszło do wypadku. Od tego, żeby teraz ta ofiara złamania prawa drogowego doszła do siebie i wyzdrowiała, co jest? Szpital. Szpital, czyli kto? Chrystus. Bym tak powiedział. A więc wniosek następujący: żadne ludzkie formy pokutne i żadne kościelne praktyki zadośćuczynienia za przestępstwo prawa Bożego nie mogą zapewnić grzesznikowi przebaczenia winy i odzyskania utraconej nieśmiertelności. Popatrzmy teraz na werset 21. Brzmi on następująco. Teraz zaś bez prawa usprawiedliwienie Boga zostało uczynione widocznym, zaświadczane przez prawo i proroków. Tak ten tekst brzmi w Biblii interlinearnej. W Biblii Warszawskiej jest użyte słowo bezprawa. W Biblii tysiąclecia niezależna od prawa. Ale apostoł Paweł stosuje tutaj grecki wyraz choris, który oznacza bez związku z czymś, niezależnie od czegoś, bez zastosowania czegoś, bez użycia czegoś, bez czegoś, oddzielnie, osobno, poza, oprócz bez. Oprócz tego Biblia Warszawska używa Tutaj terminu usprawiedliwienie Boga. Biblia tysiąclecia sprawiedliwość Boża. To nie jest właściwy przekład, ponieważ tu nie chodzi wcale o sprawiedliwość Bożą w sensie, jaki Bóg jest. Tutaj apostoł Paweł używa greckiego rzeczownika dikajosyne, a grecki rzeczownik dikajosyne oznacza Bożą decyzję o uznaniu grzesznika za sprawiedliwego, akt Bożej łaski uniewiniający winnego, czyli Boży wyrok uznający wierzącego za osobę wolną od winy przestąpienia prawa. Dlatego wybaczcie, gdybym ja dokonywał przekładu tego tekstu, to mniej więcej... Przetłumaczyłbym go w ten sposób, żeby był zrozumiały dla polskiego czytelnika. Teraz zaś, niezależnie od prawa, Boża decyzja o uznaniu grzesznika za sprawiedliwego została uczyniona widocznym, została objawiona, zaświadczana przez prawo i proroków. Paweł zapisał, że wobec niemożliwości uzyskania przez grzesznika uniewinnienia za popełnione grzechy za pomocą różnych form działań pokutnych, Bóg oferuje mu swój niezawodny sposób ocalenia. Grzesznik może zostać uznany za sprawiedliwego. W wyniku szczególnego aktu Bożej łaski, nie biorącego w ogóle pod uwagę jego działań zadośćuczynnych, opartych na skrupulatnym przestrzeganiu przepisów religijnych. Bóg może uznać grzesznika za sprawiedliwego, wydając wyrok ułaskawiający go. Wyrok ten nie ma związku z różnymi praktykami pokutnymi winnego. Apostoł przypomina, że ta Boża opcja ocalenia człowieka została przepowiedziana w starotestamentalnych księgach prawa i proroków. Jeśli chodzi o prawo, przypomnijmy sobie czwartą księgę Mojżesza. Gdzie w rozdziale 21 mamy relację o historii plagi jadowitych węży i ocalenia przez wiarę w miedzianego węża podczas wędrówki Izraela do Kanaanu. Każdy, kto z wiarą spojrzał na węża, każdy ukąszony Izraelita doznawał uzdrowienia, wiara go uzdrawiała. W Księgach Prockich, przypomnijmy sobie 53 rozdział Księgi Izajasza, proctwo o słudze Jachwę, idącym jak baranek na śmierć za przewinienia ludu. Popatrzmy teraz na list do Rzymian, trzeci rozdział i wersety 22 i 23. Przekład grecko-polski, interlinearny, brzmi następująco. Usprawiedliwienie przez Boga, przez wiarę Jezusa Chrystusa względem wszystkich wierzących, nie bowiem jest rozróżnienie, wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. I tutaj, zarówno w Biblii Warszawskiej, jak i w Biblii Tysiąclecia. Ten fragment, usprawiedliwienie przez Boga jest przetłumaczony jako sprawiedliwość Boża. Wybaczcie, nie chcę być zarozumiały, ale nie zgadzam się z tym, ponieważ tu nie chodzi o sprawiedliwość Bożą jako cechę jego charakteru. Tutaj apostoł Paweł używa greckiego rzeczownika dikajosyne, który oznacza Bożą decyzję, uznania wierzącego za sprawiedliwego. Ktoś czytając ten werset myśli, że chodzi o cechę Bożego charakteru. Nie. Tu chodzi o decyzję, którą podjął Bóg w stosunku do wierzących grzeszników. Dlatego. Ten tekst przełożyłbym następująco, mniej więcej. Akt uznania grzesznika za sprawiedliwego, wydany przez Boga, oparty na wierze w Jezusa Chrystusa względem wszystkich wierzących, nie bowiem jest rozróżnienie, wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Autor listu do Rzymian informuje, że uznanie grzesznika za sprawiedliwego, wolnego od winy za złamanie prawa, oparte jest na wierze w odkupienie dokonane przez Chrystusa. Akt Bożej Łaski, a więc ten rzeczownik Dikajosynę, akt Bożej Łaski przypisujący. Winnemu sprawiedliwość na podstawie jego wiary w Chrystusa dotyczy wszystkich wierzących bez wyjątku, ponieważ wszyscy ludzie są przestępcami prawa Bożego. Wszyscy posiadamy upadłą naturę. A to, co jest najważniejsze w tym wersecie, tak mi się wydaje, to przesłanie, że ułaskawienie grzesznika. Może nastąpić jedynie w wypadku okazania przez niego wiary w zbawczą śmierć Jezusa. Popatrzmy na werset 24. Oczywiście przeczytam jego brzmienie według grecko-polskiego Nowego Testamentu Interlinearnego. Uznani za sprawiedliwych darmo Jego łaską przez odkupienie w Chrystusie. Biblia warszawska używa terminu usprawiedliwieni. Może być. Biblia tysiąclecia używa terminu dostępują usprawiedliwienia. Też może być. Bo rzeczywiście apostoł Paweł stosuje tutaj grecki czasownik Dikajo który oznacza uznawać kogoś za sprawiedliwego, czyli uznawać kogoś za będącego w zgodzie z dekalogiem. Więc ten tekst, gdybym miał przetłumaczyć, żebym mógł ja sam go właściwie zrozumieć, to brzmiałby on następująco w zasadzie tak samo uznani za sprawiedliwych darmo Jego łaską przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Uznanie wierzącego za sprawiedliwego jest darmowe, jest darem Boga. To znaczy, że aby uzyskać przebaczenie grzechów, nie trzeba płacić dobrami materialnymi. Ani zasłużyć na nie przez drobiazgowe przestrzeganie przepisów religijnych lub praktykowanie różnych działań pokutnych. Bóg uniewinnia winowajcę z tytułu szczególnego aktu swojej łaski w oparciu o Jego wiarę w odkupienie dokonane przez Jezusa. Chrystus ofiarował siebie za nasze grzechy, wziął na siebie nasze winy, i z tego powodu, uznany w zamian za nas, za grzesznika, został zgodnie z wymogami prawa potępiony. Ofiara Jezusa. Umożliwiła Ojcu uznanie nas za sprawiedliwych i potraktowanie nas jako niewinnych. A to z kolei prowadzi nas do odzyskania nieśmiertelności, czyli zbawienia. Popatrzmy teraz na trzeci rozdział listu do Rzymian i pierwszą część dwudziestego wersetu. Oczywiście czytam go w brzmieniu Biblii przekładu interlinarnego którego postanowił Bóg jako przebłagalnię przez wiarę w jego krwi. Mowa oczywiście o Panu Jezusie, że Bóg go postanowił jako przebłagalnię przez wiarę w jego krwi. W Biblii Warszawskiej jest zapisane, że Bóg uczynił go, postanowił go jako ofiarę przebłagalną. W Biblii tysiąclecia, że Chrystus. Stał się narzędziem przebłagania. Ale w greckiej Biblii jest użyte greckie słowo hilasterion. I to słowo jest użyte tylko dwa razy w Nowym Testamencie. W Liście do Hebrajczyków, 9 rozdział i werset 5, i w Liście do Rzymian, trzeci rozdział. I werset 25. I to słowo hilasterion, ono dosłownie oznacza wieko arki przymierza. A jak nazywane było w Biblii, w Starym Testamencie, wieko arki przymierza? Ubłagalnią lub przebłagalnią. Wieko to przykrywało arkę której złożono dekalog wypisany na kamiennych tablicach. W Starym Testamencie, w świątyni Jachwe, podczas święta dnia pojednania, arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego przed Arkę, tam krwią kozła, symbolizującego doskonałą ofiarę Chrystusa. Siedem razy kropił na ubłagalnię. Czynność ta wyrażała doskonałe zadośćuczynienie wobec złamanego prawa Bożego. Akt ten umożliwiał Bogu okazanie łaski i uniewinnienie Izraela. Apostoł Paweł przyrównuje Chrystusa do ubłagalni skropione jego własną krwią. Prawo domaga się ukarania winnego, ale ofiara Chrystusa uwalnia wierzącego grzesznika od potępienia za złamanie prawa. Według tej symboliki starotestamentalnej świątyni izraelskiej krew Chrystusa. Dokonała pełnego zadośćuczynienia za winy grzesznika. Ponieważ tą słuszną karę Jezus wziął na siebie, gniew zlekceważonego prawa zamiast na nas spadł na Syna Bożego. Wierzący grzesznik, wolny od gniewu prawa, może odejść do domu i żyć. Cała prawda o usprawiedliwieniu przez wiarę została w Starym Testamencie symbolicznie przedstawiona w czynności siedmiokrotnego skropienia przebłagalni krwią ofiary przez arcykapłana podczas Dnia Pojednania. Teraz popatrzmy na trzeci rozdział listu do Rzymian. Druga część wersetu 25 i pierwsza 26, oczywiście w grecko-polskim nowym przekładzie interlinearnym, który, brzmi, który to fragment brzmi następująco: „Ku wykazaniu usprawiedliwienia swego poprzez odpuszczenie tych, które wcześniej stały się zgrzeszeń. Podczas powściągliwości Boga. Wydaje się to bardzo, prawda, takie yy, yy, pomieszane albo skomplikowane, ale spokojnie zaraz rozwiążemy ten tekst i zrozumiemy jego znaczenie. Przede wszystkim Biblia Warszawska pisze dla okazania. Biblia tysiąclecia używa przekładu wykazać. Paweł użył tu greckiego rzeczownika endeixis, rzeczownika, który oznacza dowód, dowiedzenie, wykazanie, pokazanie, wykazanie, dowiedzenie i dalej w Biblii Warszawskiej jest Przełożone dla wykazania sprawiedliwości, dla okazania sprawiedliwości swojej. Nie pasuje mi ten przekład, ponieważ tu nie chodzi o sprawiedliwość Bożą, jako Jego cechę charakteru. W Biblii Tysiąclecia jest przekład sprawiedliwość Jego. Też nie pasuje mi ten przekład. Ponieważ, tak jak powiedziałem, tu nie chodzi o to, że Bóg chce pokazać, że On jest sprawiedliwy, że On jest święty, że On przestrzega, no, egzystuje, byśmy powiedzieli, zgodnie z prawem swoim. Nie. Tutaj Paweł używa greckiego rzeczownika dikajosyne. A ten grecki rzeczownik dikajosyne oznacza Bożą decyzję. Uznającą wierzącego za sprawiedliwego, to jest wolnego od winy, przestąpienia prawa Bożego. Dlatego ja bym pokusił się dla właściwego zrozumienia, co Paweł chciał tutaj nam przedstawić, pokusiłbym się o następujący przekład tego, tego fragmentu. Który by brzmiał mniej więcej w ten sposób: Ku udowodnieniu swojej decyzji uznania wierzącego za sprawiedliwego, podczas odpuszczenia tych, które stały się wcześniej zgrzeszeń, podczas powściągliwości Boga. Paweł apostoł zapisał, Chce nam to przedstawić właśnie w tym fragmencie, że ofiara Chrystusa jest dowodem ze strony Boga na to, że przez śmierć Jezusa każdy wierzący grzesznik otrzymuje status sprawiedliwego i przebaczenie swoich win. Ale dlaczego Bóg stara się udowodnić swoją decyzję, Ułaskawienia wierzącego człowieka w oparciu o ofiarę Chrystusa. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością. Chcąc ocalić człowieka, musi go przekonać, że może być ułaskawiony przez wiarę w krew Chrystusa. Jeżeli ludzie nie przyjmą tego daru Bożej miłości, są zgubieni na zawsze. Popatrzmy teraz na drugą część 24. wersetu i pierwszą część 26. wersetu w trzecim rozdziale listu do Rzymian, oczywiście w grecko-polskim Nowym Testamencie interlinearnym. Porównajcie to ze swoimi przekładami. Poprzez odpuszczenie tych, które wcześniej stały się zgrzeszeń. Podczas powściągliwości Boga, ze względu na wykazanie usprawiedliwienia swego w tej teraz porze. Tekst wydaje się skomplikowany, ale zaraz go zrozumiemy. Tutaj w greckim występuje termin, występuje zwrot Paweł napisał podczas powściągliwości Boga. Według słownika ilustrowanego języka polskiego, słowo powściągliwość pochodzi od słowa powściągać, które znaczy wstrzymywać, zatrzymywać, hamować, na przykład gniew. W Biblii Warszawskiej mamy zapis dla okazania. W Biblii tysiąclecia ujawnić, ale Paweł w greckim stosuje tu słowo endeixis dowód, dowiedzenie, wykazanie, pokazanie. No i oczywiście w Biblii warszawskiej jest mowa o sprawiedliwości swojej. Nie do przyjęcia to jest, bo tu nie chodzi o cechę charakteru Boga. Jego sprawiedliwość, podaje Biblia Tysiąclecia, też nie zgadzam się z tym, bo tu nie chodzi o cechę charakteru Boga. Tutaj Paweł używa greckiego rzeczownika dikajosyne, który oznacza akt Bożej łaski polegający na uznaniu wierzącego grzesznika za sprawiedliwego, to jest będącego w zgodzie z prawem Boga. Dlatego ja optowałbym za tym, żeby ten tekst mógł być mniej więcej w ten sposób przetłumaczony, żebyśmy mogli zrozumieć jego przesłanie. Poprzez odpuszczenie tych, które wcześniej stały się zgrzeszeń podczas powściągliwości Boga. Ze względu na udowodnienie, Aktu swojej łaski uznającego wierzącego grzesznika za sprawiedliwego w tej teraz porze. <laughs> Apostoł Paweł w tym fragmencie zapisał, że Bóg przez tysiąc lecia cierpliwie znosił historię grzechu, hamując gniew, oczekując odkupięczej śmierci Jezusa w Jerozolimie. W 31 roku. Strategia Boga była podyktowana dążeniem do ocalenia upadłej ludzkości przez danie jej możliwości ułaskawienia przez śmierć Chrystusa. Gdy Jezus, konając na krzyżu Golgoty, zawołał: Wykonało się! Dar przebaczenia i odkupienia dla ludzkości. Został zatwierdzony. Popatrzmy teraz na trzeci rozdział i drugą część 26 wersetu. Oczywiście w Nowym Testamencie Grecko-Polskim, przekład interlinearny, gdzie brzmi on następująco. Ku być on sprawiedliwym i uznającym za sprawiedliwego tego z wiary w Jezusa. Biblia warszawska mówi: on sam był sprawiedliwym. Biblia tysiąclecia: on sam jest sprawiedliwy. I rzeczywiście tutaj apostoł Paweł stosuje grecki przymiotnik dikajos, który oznacza sprawiedliwość jako cechę charakteru. W tym wypadku cechę charakteru Boga. I dalej w Biblii Warszawskiej mamy i usprawiedliwiającym tego, w Biblii Tysiąclecia i usprawiedliwia każdego. W Grece Paweł używa czasownika dikajo, który oznacza czynność uznawania kogoś za sprawiedliwego. To jest postępującego zgodnie z dekalogiem. A więc mamy tutaj dwa bardzo podobne do siebie słowa. Najpierw mamy przymiotnik dikajos, który oznacza cechę charakteru Boga sprawiedliwość. I mamy czasownik dikajo, który oznacza czynność uznawania kogoś za sprawiedliwego przez Boga. Co więc Paweł chce nam w tym fragmencie powiedzieć? Apostoł uczy, że śmierć Chrystusa udowodniła, iż Bóg jest sprawiedliwy. Powtórzę to jeszcze raz. Śmierć Chrystusa udowodniła, że Bóg Ojciec jest sprawiedliwy. Bo sam postępuje zgodnie z prawem, którego przestrzegania wymaga od nas. Bóg Ojciec jest sprawiedliwy, bo po pierwsze uznał grzech za zło niezgodne z prawem. Dlatego wydał wyrok zezwalający na potępienie i śmierć Jezusa za nasze grzechy. Gdy Jezus wziął na siebie winę świata, stał się największym grzesznikiem, a wtedy uznany za winnego złamania prawa, został przez to prawo potępiony i skazany. I w tym wypadku ojciec postąpił sprawiedliwie, nie czyniąc żadnego wyjątku nawet względem Syna Bożego. Na ziemi jest różnie. Gdy Kowalski złamie prawo, pójdzie do więzienia, ale gdy prawo złamie syn premiera, prezydenta, jakoś się wybroni. Tutaj mamy inaczej. Ojciec był sprawiedliwy. Skoro syn Boży został uznany za winnego, oczywiście w zastępstwie za nas, poniósł karę. Skoro Jezus przejął na siebie grzech świata, stając się winnym za nas, Ojciec odwrócił się od Niego, wykazując w ten sposób, że jest absolutnie sprawiedliwy i bezstronny. Syn, nie syn nieważne kto jest uznany za winnego złamania Bożego prawa. I wobec tej osoby wyciągnięte są konsekwencje. Po drugie, Bóg jest sprawiedliwy, bo jego plan zbawienia ludzkości w żaden sposób, w najmniejszym stopniu nie podważył autorytetu dekalogu. Bóg pogodził sprawiedliwość z miłosierdziem, a prawo z miłością, ale za to rozwiązanie, bóstwo musiało zapłacić najwyższą cenę. W prawie państwowym mamy coś takiego jak akt łaski wydawany przez prezydenta. Przestępca może napisać list do prezydenta, proszący o to, aby prezydent go ułaskawił, czyli zmniejszył wymiar jego kary lub w ogóle tą karę anulował. Prezydent czy prezydenci wydają nieraz akty łaski. I wtedy ten przestępca jest albo uniewinniony całkowicie, może słowo uniewinniony jest złe, ale po prostu zdjęta, zdjęte jest z niego wykonanie kary, albo ta kara jest zaniżona. Czy to jest sprawiedliwość? Czy tak postępuje Pan Bóg? Nie. Akt łaski państwowy wydawany przez prezydenta, najwyższe czynniki państwa nie jest sprawiedliwością, bo załóżmy, przestępca wychodzi na wolność i nikt nie poniósł. Kary odpowiedzialności za to, co się stało, że ktoś tam został straszliwie skrzywdzony. Gdy Bóg wydaje akt łaski, usprawiedliwia, przebacza, uwalnia od kary wierzącego grzesznika, ale jego winę bierze na siebie, prawda? I ponosi konsekwencje winy człowieka na sobie. I tak się stało dokładnie z Panem Jezusem, gdy konał na krzyżu Golgoty nie za swoje, ale za nasze grzechy, gdy Ojciec okazał nam akt łaski. Po trzecie, Bóg jest sprawiedliwy, bo gdy jedna z osób Bóstwa przyjęła człowieczeństwo, stając się Jezusem z Nazaretu. Zachowała Boże prawo w sposób doskonały. Jezus nigdy nie uległ złu, mimo że nikt nigdy nie był doświadczony tak jak On, doświadczany tak jak On. Doskonała sprawiedliwość Chrystusa, czyli posłuszeństwo prawu Bożemu, umożliwiło przeprowadzenie planu zbawienia. Ponieważ Jezus był absolutnie sprawiedliwy, mógł wziąć na siebie winę ludzkości. W przeciwnym wypadku potrzebowałby przebaczenia dla siebie i w żaden sposób nie mógłby nam pomóc. I po czwarte, Bóg jest sprawiedliwy, bo aby ocalić ludzkość od potępienia za złamanie prawa Bożego, zapłacił boską cenę. Gdy bezgrzeszne istoty niebiańskie dowiedziały się o planie zbawienia ludzkości, zakładającym inkarnację i męczeńską śmierć ich stwórcy, w porywie miłości zadeklarowały poświęcić swoje istnienie zamiast ofiary Chrystusa. Ale Bóg nie przyjął ich oferty. One były stworzeniami! Prawo Boże było boskie i tylko boska ofiara mogła w sposób satysfakcjonujący zadość uczynić jego wymaganiom. Dlatego to bóstwo musiało siebie poświęcić dla ocalenia ludzkości przed potępieniem i karą wymaganymi przez znieważone prawo. To wszystko Każe nam z największą czcią i szacunkiem traktować Boże Prawo, którego autorytet został zrównany z samym bóstwem. Kto czci prawo, ten czci jego pra prawodawcę. Kto znieważa prawo, ten znieważa jego prawodawcę. Kto w jakikolwiek sposób podważa prawo Boże, ten w ogóle nie rozumie sensu i celu ofiary Chrystusa na krzyżu Golgoty i prawdopodobnie, prawdopodobnie nie jestem sędzią daleki jest od uzyskania Bożego przebaczenia. Według słów apostoła Pawła. Zapisanych w ostatniej części badanego wersetu, rozumiemy, że śmierć Chrystusa na krzyżu Golgoty udowodniła nie tylko absolutną sprawiedliwość Boga. Ukrzyżowanie Chrystusa jest dowodem na to, że sprawiedliwy Bóg na podstawie ofiary Chrystusa wydał wyrok. Ułaskawiający wierzących grzeszników. Ponieważ doskonale sprawiedliwy Chrystus wziął na siebie winę świata, krew jego zmywa grzechy wierzących grzeszników, a ojciec wydaje decyzję uznającą ich za sprawiedliwych. I to jest usprawiedliwienie przez wiarę. To jest pojednanie z Bogiem, to jest Boże przebaczenie. Jeśli odkupiony grzesznik wytrwa w wierze i uświęceniu aż do końca, podczas paruzji będzie zbawiony. Dziękuję wszystkim za uwagę. Prawda o usprawiedliwieniu przez wiarę jest podstawą naszego zrozumienia, czym jest zbawienie. Studiujcie głęboko list do Rzymian. Dokładnie przesłuchajcie kilka razy i przestudiujcie to, co dzisiaj przedstawiłem. Z Tego z całego serca życzę wszystkim i dziękuję Bogu za tą wspaniałą nadzieję na życie wieczne przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Amen.